Dzień dobry! Cześć wszystkim! Witamy was w noworocznej... Trochę tak, chyba. Prasówce? W ogóle Holand. Tadam! Mysza! Cześć Mysza! Nie poznani twarzy twej, odkrój, oszkaluj i opluj. Kamil... Kamil Bednarek. Kamil Bednarek, to czyli jest król reggae. Polski Bob Marley. Polski... Bo się powiedzieć, że Bóg. Bóg? Bubrebe. Bubere. No jest... Znacie go na pewno z reklam. Miksujemy coś? Oraz z tego, że dostał dużo dofinansowania. A, rzeczywiście, tak głośno było o nim. Tak. Ja tam też oświadczenie jakieś wydało. Vicky Hall, to jest... Jego partnerka była Kamila. No? Bednarka. Wow, yo, yo. Nie, to nie są hip-hopy. A ja nie wiem, jak jest reggae. Nigdy mnie to nie interesowało. No i pani z panią Vicky był przez 9 lat ponoć. Fajnie. No i się rozstali. O, nie fajnie. Nie fajnie. No i pojawiła się piosenka. Tak. U pani Vicky teraz widzicie na tapecie. Toni Braxton. He wasn't man enough. No i pojawiło się też dużo innych treści. I te treści wywołały dyskusję. No dramę, no drama po prostu. Jedna z pierwszych dram tego roku, kochani. Dowiedzieliśmy się, że pani Vicky Hall napisała tekst do piosenki Fly Away, bo napisała mój tekst. Tego wielkiego hitu? Nie wiem, nigdy nie słyszałem tej piosenki. Też nie słyszałem. Ale pewnie był wielkim hitem. Jej, mój. No to twój czy jej? Mój tekst. I tutaj piosenka... Think about tomorrow. Mój tekst. Też mój tekst. Twój? Mój tekst. I tutaj miało taką piosenkę Good Soul. Mój tekst. Wszystkie moje ulubione piosenki. Ale niektóre mój tekst jest wykrzyknikami, a niektóre mnie. Nie, to jest niektóre może jest mniej mój. Albo może... Mój? Albo może nie tak bardzo... Mój jak... Go mój. Lubię, więc już nie tak bardzo się wkurzam, ale napiszę. A przy piosence Sailing... Official Video, to była super to piosenka, naprawdę. Official Video, to lubię. I ja też, to jest mój ulubiony rodzaj piosenek. No. Mój tekst. No. I dalej jest coś nowego. Dobra. Prawie każda piosenka angielska została napisana albo poprawiona przeze mnie. Każda piosenka. Spice Girls, wszystkie. Wannabe. Vicky Hall to napisała, moi drodzy. Jak są jeszcze piosenki angielskie? Amy Winehouse Rehab. Vicky Hall to napisała. Whitney Houston. To nie było, że Dolly Parton, I Will Always Love You. Vicky Hall. I jeszcze dalej jest. Dziękuję, dobranoc. Skoro mówimy o prawdę. Mówimy o prawdę. No, poważnie. Zaczyna się jest poważnie. Taka dłoń, taka. A jest jeszcze Revolution, Węgliniec, 9.9, mój tekst. Węgliniec. Jakby, Miss you, baby girl. Miss you, baby Węgliniec. Jakby sorki Węgliniec, ale to jest... No dobra, ale czy on jakoś się ustosunkował do tego? Bo to jest ważne. Z tego co wiem, nie, ale to nie jest jedyne rozstanie tutaj w świecie pana Bednarka. A nie. Bo równocześnie rozstał się również ze swoim... perkusistą. A to ciekawe, że w takim jednym no wiem, Maciejem Pilarzem i co ciekawe był jego perkusistą przez 12 lat. Czyli przebił Vicky. Przebił Vicky. Kamil Bednarek bardziej był mój dla perkusisty. Dla Macieja niż dla Vicky. No, mój. Nigdy bym nie pomyślał, że po 12 latach podejmę taką decyzję. Mimo wszystko z nowym rokiem chciałbym zakończyć pełne sprawy. Mieliśmy być jak rodzina, przyjaciele, zespół. Na dobre i na złe. Świętować kolejne jubileusze. Zdobywać sukcesy, cieszyć się z życia i tworzyć muzykę, którą kochamy. Niestety z początkiem roku 2020 to wszystko się zatrzymało. Bardzo długo myślałem nad tym wszystkim, ale są sytuacje, których nie przeskoczysz. Dziś chciałbym oficjalnie ogłosić zakończenie współpracy z Kamilem Bednarkiem. De facto zakończyła się ona samoistnie na początku roku 2020, kiedy zostaliśmy jako zespół zignorowani, jakbyśmy w ogóle przestali istnieć. Zespół był dla mnie jak moje dziecko. Trzy kropki. To już jest armaty wyjeżdżają. Na początku tworzyliśmy Start Guard Muffin. Z młodzieńczą siłą i wiarą, że najważniejsza jest muzyka. Walczyliśmy nasze dobre imię. Z czasem zostaliśmy przekształceni w muzyków świadczących tylko usługi głównemu artyście. Okej, czyli oni byli znajomymi i zespół mieli razem, a gdy on się wybił, to on ich po prostu tak wchłonął trochę. No tak. Trochę niezręcznie. Trochę niezręcznie, ale no, czy tak to trochę też no, nie wygląda też, w rzeczywistości. Znaczy, no ciężko tutaj się wypowiadać, no ale tak. Bo tak, bo nie znamy zakładam, że w związku... Ale zabierzemy głos.
w związku z tym, co się wydarzyło, rozpoczęło w poprzednim już roku. Mówisz o Vicky Hall? Nie. A mój tekst? No to oni przestali grać, tak? Ja jestem ciekaw, więc czy już nie był perkusista już nie był potrzebny Bednarkowi, bo w reklamach to nie będzie brał udziału przecież, bo musiałby się podzielić z perkusistą. Ja jestem ciekaw, czy Vicky Hall pisała to oświadczenie. Że nie, bo ona jest po polsku, a ona po angielsku. A bo ona tworzy tylko wszystkie angielskie hity. Tak. Mój tekst? Mój. Mój tekst. Mój tekst. Nie, mój tekst. Mój tekst jest. Mój tekst. Nie zabierzesz mi też tekstu. Mój tekst jest. Kochani, piszcie w komentarzach, czy jest tekst. Może mój. 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 Kciuki, kciuk. Kciuki, 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 kciuki. Kciuki, kciuk. Kciuki, kciuki, kciuk. Sylwester. Odbył się. Odbył się. Odbył się. Odbył się również w telewizji, przynajmniej na dwóch stacjach, czyli TVP i Polsacie. Polsat zrobił Sylwestra w studiu, a TVP, kocham to, że właściwie oni złamali prawo, które sami stworzyli. Tak. Bo przecież zabronili wychodzić komukolwiek, nie wiem, gdziekolwiek między godziną chyba 19 a 6 rana. Coś takiego. Po czym zorganizowali z widownią, publicznością Sylwestra gdzieś w jakimś mieście. W Ostródzie chyba. Więc jakby, co? Jaki problem? Ale skupmy się na Polsacie. Trzeba przyznać, że rozwalił system. Nie nadaje b***a. Mógłbym nawet powiedzieć, że Znaczy wiecie, okej, powiedzcie sobie, no to samo co zawsze odgrzewania. No dobra, trochę tak, nie będę kłamał. Ale z drugiej strony były też takie niespodzianki, jak dla mnie. Na przykład Alicja Majewska. To było super. Szczególnie, że ona przecież jest, czy była właściwie voice, chyba już była, voice senior na TVP, tak? Tak. Stachurski. Stachurski. Ten moment z Majewską zajebisty, bo taki bardziej artystyczny i Była liryczny. Bardzo duża mieszanka. A Stachurski, wiecie, wjechał z jakimiś fajnymi... Esa zaśpiewał, wiecie, to nie Esa. Tylko... Dobra, tak, co jest takie, tak. Bym powiedział, mało telewizyjne. No właśnie o to chodzi, tak? Że to jest, wiadomo, że typ niepokorny był, ale później wleciały też bardziej elektroniczne kawałki, które mi bardziej się jara młodzież na klubach. Był Wróżbita Maciej, który raczej znany jest z przeszłości z TVN-u, tak? Tak, to prawda, oczywiście. Były na bieżąco przedstawiane horoskopy na przyszły rok. I oczywiście było to cringe'owe, ale nie, jakby... No, były masakrycznie cringe'owe momenty i już po prostu... Jest to Sylwester. Nie wiedzący, jak się nazywa Bailando i... Tańczący źle Asarehe, nie? Ta Sykut oczywiście jak zwykle zawsze ją po prostu wpieprzą gdzieś, nie? Razem tak. Z nim. Sokołów i te sprawy jakby, okej, okay, I know, been there, done that. Ale no jakby, sorry. Koniec końców jednak nie żałuję, że to obejrzałem. Ja też nie. Tuż przed północą też było grubo, no bo ostatecznie Maryla wyżebrała Sylwestra. Tak. Bo przecież dwa dni przed nim ogłosiła, że nigdzie nie wystąpił, bo nikt do niej nie zadzwonił i że robi swojego własnego Sylwestra dzień wcześniej. Więc tego dnia następnego, dzień przed Sylwestrem, zadzwonił do niej Polsat. I zaprosili ją, więc ona to ogłosiła, że jednak będzie, że jednak to, co mówiła dzień wcześniej, tak. To jednak to nie, już nie. Ale się i tak wjebała, że musi robić tego Sylwestra. Już była taka, już nie potrzebuję robić tego Sylwestra, bo już mi zapłacą i będę w telewizji jutro. No ale musiała zrobić, więc odpiprzyła 15 minut. 15 minut, to było takie smutne. Wiecie, Maryla to jest inny świat, nie? Tak. Ale jakby do tego zaraz wrócimy. Przed północą Beata, ta sama chwila, jakby w kółko i w kółko, klasyk. Ale jakby na naszych imprezach też samo, więc wiemy o tym. Tak. I wtedy wychodzi na scenę Maryla i Doda i zaczynają, zwłaszcza Maryla, tam było jakieś takie dziwne, wiesz, nie? Ale o czym mówisz? No te takie strasznie intensywne były przytulanie z Beatą. I Beata widać było, że myślisz, że chciały się udusić? Nie, myślę, że w takim momencie jednak, kurde, no to jest, nie oszukujmy się, taki dziwny moment zniosły. No jednak można powiedzieć dzień jak co dzień, minuta jak minuta, ale jednak to jest jakieś takie zamknięcie i pewnie wiecie, ona jest na tej scenie. Nie, no kumam, że miliony osób ją ogląda i tutaj nagle Maryla. Można się tak wczuć. Które, nie tak. Wiem, przyjaciółki, rywalki, jakby no tak. Powiedzmy sobie to wprost. I taki moment zapomnienia powiedzmy o wszystkim, nie? Później reszta tych artystów wyszła też na scenę. Pozostając jeszcze na chwilę przy Maryli, ona nie ma wstydu. Nie ma. Pozostajemy to. Ale jakby, jeżeli jesteś na scenie milion lat, to po prostu musisz chyba nie mieć wstydu, żeby sobie wywalczyć to, co chcesz, nie? No oczywiście. I tak jak dwa dni wcześniej płakała prawie, że nikt jej nie zaprosił, tak wjebała się na scenę w wielkiej koronie.
Wiadomo. Bo jakby wiecie, no, klasyk Marela. Ktoś tam wcześniej jakiś przyczepie zrobił jej zdjęcie i ona wrzuciła to na fejsa i skomentował to zdjęcie menadżer Krzysztofa Krawczyka. Andrzej Kosmala. Tak. I skomentował tak. Jak pracujesz w show biznesie, musisz uczyć się od Maryli, jak podbijać swoją scenę. Gratuluję. Co było takie raczej... Raczej pozytywne. Raczej pozytywne, ale też takie trochę podbijać cenę, nie? No nie wiemy, jakie były jakie tam były tło, tak? Ona ogłosiła, że nie zagra, ale zagrała, więc jakby podejrzewam, że ugrała to, co chciała, nie? Ja tak bym założył. Na tak, co ona tak. odpisała mu? Jesteś wrednym typem. Kochani, czy nie żyjecie dla takiego momentu, tak. gdzie dwójka 70-kilkuletnich celebrytów, menedżerów kłóci się na fejsie w komentarzach? Jakby... O to chodzi, chyba. To jest początek 2021 roku. Tak, możemy zaczynać. Kosmala później pocisnął po prostu serię komentarzy w stylu o co ci chodzi, Maryla? Na co ona mu odpisała? Sugerujesz, że wszystko było zaplanowane, ukartowane. Otóż wszystko było spontaniczne, a propozycja występu w Polsacie przyszła dzień wcześniej rano. Nie wiem, co tu ma przebojowość. No, jak było koniec końców, nie wiemy. Mi to tak naprawdę wisi. Mi tak samo. I totalnie się cieszę. Zresztą przecież my też głosiliśmy na Instagramie, że to był skandal. Cieszę się, że ona wystąpiła. Choćby ona miała to, ale już to już było śpiewać 50 razy. Po prostu 90 tysięcy razy. Tak samo jak Beata, ta sama chwila. To jakby... Dobra, w dupie, no. Jakby jest Sylwester, jest to festiwal cringe'u, czy to lubimy, czy nie lubimy. I jakby takie jest to święto. I to święto ma też przypisanych patronów. Święta Maryla Rodowicz jest patronką tego święta. That's the point. Ale jeszcze na sekundkę zostając przy Krawczyku, no to i pozostając przy minusach Polsatu, no to Sławomir śpiewający Krawczyka. Minioną sylwestrową noc Polsat raz jeszcze spróbował szczęścia z piosenkami dobrze znanymi z TVP. Do utworów Krzysztofa Krawczyka zaangażował Sławomira. No, już mogli sobie darować niektóre rzeczy. Ale i to też właśnie przenosi się do kolejnego wątku. W tej dyskusji między Marylą a Kosmalą, bo tutaj było jeszcze Kosmala napisał: gdzie ci nadepnąłem? Filmem o Krawczyku? Mogłaś wystąpić, ale odmówiłaś. Reszta na priv. Słuchajcie, oglądaliśmy ten dokument o Krawczyku. I serio byliśmy wtedy zdziwieni, że nie było Maryli. Tak, jakby, pasuje wiecie, to, o co chodzi. Od 8 lata. Tak, mniej więcej. I nawet był jakiś fragment sekundowy czy kilkosekundowy, gdzie oni na chyba w Opolu jakiś wywiad. Jakiś archiwalny, tak. Jakieś archiwalne nagranie. I wiecie, wypowiadał się Andrzej Pieseczny. No... Dziwne wiecie, to było. Co chodzi? Trochę dziwne, a Maryla się nie wypowiadała. No, więc może rzeczywiście tam jest jakaś stara uraza. To wygląda jakby oni się już byli po tak, pożarcie mieli po prostu i wylało się po prostu przy na Facebooku publicznie, bardzo ładnie, my to lubimy. No, tak. Prosimy o więcej. Tuż przed północą odleciliśmy z Polsatu i wylądowaliśmy na naszym tarasie oglądać rzeczy, a później okazało się, że wyszła totalna drama, ponieważ... Tak. Z tego co ja rozumiem, w momencie północy, czy tam chwilę przed, czyli po tej Beacie i Maryli, przeniosło się jakby wszystko na dach Polsatu, tak. gdzie zapewne wcześniej nagrane było i była pani Walewska. Od Perfum, zapytajcie babcię. Pani Walewska, na pewno znają. I zapowiedzieli oni, że Bocelli chyba, tak? Tak, że Andrea Bocelli będzie. Tak, i okazało się, że oczywiście to nie był żaden Bocelli, tylko to był Chadomen. Chadomen. Mogli wybrać każdego. Kogo? Mogli wybrać ciebie. Mogli wybrać Madama. Nie, wybrali Chadomena. I oni tam z tą Walewską na tym dachu. Z panią Walewską. Z panią Walewską. Psik, psik. Po prostu na tym dachu. I, no i ogólnie wyszło niezręcznie, słuchajcie. No jakby, nie wiem, ja jestem osobą może nie jakoś super inteligentną, ale dla mnie było jasne, że to nie kurwa. Północy w Oczelinie śpiewa z Walewską na dachu Polsatu. Tylko jakby, wiadomo, nie? że znowu kogoś pomalowali na czarno. Tym bardziej, że w przeszłości, nie tylko na Sylwestra, ale jakieś inne festyny Polsatu, oni tam przecież była Skrzycecka. Tita tata. I jakieś inne, jakby to jest... Oni to robią standard, nie? I ludzie trochę się zesrali w komentarzach. Nie jakoś super, ale jednak ja przejrzałem i rzeczywiście, no było tam co najmniej kilka takich, że nie fajnie, że czują się oszukani. Hochsztaplerstwo. Tak. I słuchajcie, co jest najlepsze? Po prostu nie ogarnijcie tego. To wszystko wjebał się TVP.
Tak. Okazało się, że nie było ani lotu Krzysztofa Ibisza, ani prawdziwego artysty. Zamiast Bocellego, przebrany wokalista udający niewidomego tenora. Być może miało to być nawiązanie do jednego z programów stacji, ale widzowie Polsatu zszokowali. Brak słów. Niektórych osób się nie naśladuje. Wstyd mi za was. Żal mi pani Walewskiej. TVP Wiadomości. Już skończyło się z TVN-em. TVN jakby musi poczekać, bo nie robił Sylwestra. Tak. TVN w tym roku nie zorganizował Sylwestra po tym, jak rok temu coś poszło nie tak. Jest przecież gorąco, prawda? Tak. Więc słuchajcie, to jest apel poległych czy Sylwester? I zaatakowali Polsat. W końcu Polsat się zaczęło. Gdy wszyscy zakładali, że oni są jacyś, wiecie, tak. W tym takim, jak to się mówi... Spisku komitywia. Spisku komitywia, no. Ono. I to jakby rozpętało piekło, no bo Polsat jest kojarzony z Disco Polo sprzed lat. Później TVP za czasu PiSu ukradło Disco Polo Polsatowi trochę, nie? Pan mówi, ja muszę poprawić broszkę. Widać było właśnie wyczuwalne. Ta Majewska, Kwiatkowski. Trochę im podjebał gwiazd. Tak, trochę im podjebał gwiazd. I rzeczywiście TVP tragicznie wyszedł po prostu z tym składem, bo tam był jakiś właśnie Zenek i tyle. Nie, była jeszcze pani ta... Kto? Cleo. O Boże, Media Expert. Tak, śpiewała piosenkę Media Expert oraz był jakiś... Preniusis? To jest jej największy hit przecież. Tak. No nie mam żadnych dowodów, ale oni przedstawili jakieś wykresy. Widzowie Polsatu, gdy tylko zorientowali się... Zaczęli przełączać się na Sylwestra marzeń. Gdy prawda wyszła na ekran, Polsat zaczął masowo tracić widzów, na czym zyskała telewizyjna dwójka. Poprosili jakiegoś gościa, oczywiście z jakiegoś, nie wiem, rządowej agencji czy coś takiego, żeby zabrał głos. Wygląda na to, że widzowie zostali okrutnie oszukani, bo nie da się wyjaśnić, dlaczego akurat w miejsce wybitnego światowego artysty pojawia się artysta lokalny. Polsat przekroczył pewne granice smaku i przede wszystkim uczciwości wobec własnych widzów. Zaczęli pytać ludzi na ulicy. A co pani sądzi o Sylwestrze Polsatu? A jakieś inne Sylwestry pan jeszcze oglądał, nie wiem, w Polsacie? Nie, tam poczęliśmy na chwilę, ale tutaj było lepiej. Sylwester TVP był lepszy, prawda? Zenek dał radę. Ten komentarz, że co najlepsze było w TVP? Klasyka! Zenek! Który z muzyków się najbardziej podobał? Klasyk. No klasyka, Zdenek Martyniuk. Dał radę. I po prostu takie, co się dzieje? No i były komentarze, że co jak co, ale niektórych osób to nie powinno się przerabiać, bo Bocelli jest niewidomy. Tak. Były głosy, się pojawiły, że Czadomen udawał, że jest właśnie niewidomy, nie? Zamiast Bocellego, przebrany wokalista udający niewidomego tenora. I jakby nagle zaczęło to przeszkadzać. Tak. Ale jak przez 50 edycji malują ludzi czarną pastą, to jakby nie ma problemu. Może nie. Nie ma jakiegoś z tym problemu. Jakby gdy milion razy już o tym pisaliśmy, jaki ten program jest okropny i w ogóle jak nie powinien istnieć. Taka jest prawda. Tak, ten program nie powinien istnieć, umówmy się. Uważam, że to jest oficjalnie pierwsza drama 2021 roku, no bo zaczęła się na Sylwestrze o północy. Tak, to prawda. Jakby nie mogło być po prostu, nikt nie dali szans. No. I to jest takie jeszcze zaskoczenie, bo ta drama tam, gdzie nikt by się nie spodziewał. To prawda. Także zapowiada się nieźle. Ja jestem za. Przenosimy się w internet, a w internecie pojawił się trailer nowego filmu pana Papryka Wegety. Dawno nie było. Dawno to ten nie kręcony było. W trakcie? Właśnie nie wiem, już się pogubiłem, bo on kręci 20 filmów rocznie. On nakręcił z Wieniawą z 2 lata temu film, ale wiecie, który co jest się pojawił. Niesamowite? Niesamowite jest kręcić tyle filmów i zadbać o to, żeby w żadnym nie było scenariusza. To jest pewna umiejętność, to jest, naprawdę. No to jest coś. No i w nowym filmie pana Papryka zagrała pani Małgorzata Rozenek-Majdan. Dlaczego nie? Ponieważ jest również aktorką. No i pani Rozenek na swoim Instagramie oczywiście opublikowała tutaj wzniosły post, nadal. Którym mówiła o tym filmie. To był szczególny rok, trudny i dziwny dla świata. Dla mnie wybitnie ciekawy. Szczęście życia prywatnego mieszało się ze strachem świata o to, co dalej. Był to też rok wielu nowych wyzwań. Najważniejszy z nich to mój debiut fabularny. Debiut w wieku 42 lat. Bo głęboko wierzę w to, że w życiu nigdy na nic nie jest za późno. Niech to będzie moje przesłanie dla was na rok 2021. Praca z Papryk Wegeta Official to doświadczenie niezwykłe. Jeszcze będzie czas na podziękowania, ale już teraz mogę śmiało powiedzieć, że spotkanie Papryka to na pewno jedno z ważniejszych doświadczeń mojego życia. Nie tylko zawodowego. Dwie ważne kwestie są z tego. Po pierwsze, w końcu przynajmniej znamy jednej strony wersję, ile Małgorzata ma lat.
Tak, znamy. A po drugie, właściwie chyba stwierdziła, że ważniejsze dla niej w tym poprzednim roku było zagranie u Papryka Wegety niż urodzenie Kania. No powiedziała jedno z ważniejszych. Ja nie jestem jakoś specjalnie zaskoczony, że ona tam gra i jest jakaś super podniecona. Pamiętacie akcję z zeszłego roku? Moliera 2, ten helikopter, to wszystko. Ona jakby... Nie wiem, no czasami ma jakieś odpały. Tak, ale wiesz, jaki jest tytuł tego filmu? Wiem, jaki jest tytuł tego filmu. Miłość... Seks. Serial jakiś taki, nie? Trochę seks w Wielkim Mieście. Wielki Krystyna, Barcelona. O, coś, wiesz, jakieś takie... coś takiego. Wyliczanka. Cierpimy na epidemię samotności. Czy to było straszne. Czy to wygląda strasznie? Tak. Czy się cieszę, że to będzie? Tak. Łatwiej przychodzi nam wysuty z emocji seks, a nie potrafimy stworzyć relacji. Czy będzie to głównym, sądząc po trailerze? Tak. Nie, no jakby, ale to jest taki, wiecie, trochę mnie filmu... niemiło zaskoczyło, że zobaczyłem w trailerze Annę Muchę i Zofię Zborowską, bo myślałem jednak, że nie wiem, troszeczkę nie. bardziej. Ja myślę, że znaczy one wszystkie, tak samo jak Rozenek, ci wszyscy ludzie przecież wiedzą, że to jest dno, jakby... To ale nie jest to jakieś nasze zdanie, czy nawet wasze, ale jakby... No myślę, że znacznej większości, nie tylko odbiorców, krytyków i właściwie, nie wiem, no jakichś takich... ludzi z gustem, nie? Dotarła do nas dopiero chroma ciał. I po prostu, bo to po prostu nie ma sensu, te jego filmy, nie? Co beznadziejne, mówię się. Tylko polega to na tym, żeby wzbudzić kontrowersję. I jeszcze ta końcówka tego trailera akurat mi wkurwa. Czy skierujemy się w stronę ciemności, czy światła Chrystusa? Jakby nie, jest również światło z wielu innych miejsc niż Chrystus. I sprowadzanie świata do takiej roli jest, no... No ale on miał objawienie przecież. Żenado. Tak, ale podoba mi się, że demokratyczny głos ocenił w ten sposób, teraz widzicie screen trailera, 762 łapki w górę, prawie 2500 łapek w dół. Jajks. No ale ludzie będą chodzić. No tak samo jak nie mogą się doczekać klasyka Zenka, tak będą chodzić na to. I ja też obejrzę ten film, na pewno nie w kinie. Totalnie będę się śmiał. No raczej. No co, no nie wiem, nie jest mi wstyd. Nie, mi też nie jest wstyd. To raczej jemu powinno być wstyd, że znowu to robi. Oj, Gosia. Pozostając w internecie. Rok temu, w poprzednim roku jakoś, swój beef rozpoczęli panowie reżyser Życia i Gargamel. I ten beef można głosować, od razu tak wspomnę, w ogóle Poland Awards. Link w komentarzu. A właściwie no, reżyser Życia tworzył dno, o czym też mówiliśmy w naszych prasówkach. Tak, już wcześniej. I Gargamel po prostu postanowił to skomentować. Właściwie no kłamstwa też, bo to już nawet nie chodzi o to, o jakość, tylko po prostu o kłamstwa. Tak. Pokazać je, jak wyglądają, tak? Wtedy... na jakiś, nie wiem, miesiąc czy coś takiego reżyser Życia znikł właściwie z jakiejś sfery publiczno-internetowej. Powrócił jakoś przed świętami na YouTubie, nagrywając taki, bym powiedział, pseudo-przeprosinowy film. Częściowo mówił, przyznał się do tego, co mu zarzucił Gargamel, ale właściwie to co chwilę opowiadał, jaki jest super, że jego filmy są super, że lecą w szkołach, a w ogóle to on ma kolegów, którzy są czarni. Bo tak. Też był wątek, że lajkował jakieś rasistowskie żarty na Wykopie, to jest jego jakieś ulubione miejsce. Nie dziwimy to. I stwierdził, że on nie jest rasistą, ponieważ ma czarnych kolegów. I nie uwierzycie w to. On połączył się na Skype'ie z tymi czarnymi kolegami i kazał im mówić, że nie jest rasistą. Rozumiecie to? Serio, to się wydarzyło. Albo kiedyś z nimi gdzieś studiował, mieszkał w jakimś akademiku, czy coś wie. Że kiedyś z kimś niebiałym napił się piwa, więc jest ekstra. I on to nagrał w takim jeszcze takim nurcie właśnie przedświątecznym, że pokój, pojednanie. I że on tak. Właściwie mógłby nagrać coś niemiłego i też się przyczepić do Gargamela. Ale i co, to nie on. Ale on jest ponad to, tak. Bo on chce, żeby wszyscy się pojednali, byli dobrzy, są większe problemy i budki cały czas uśmiechnięty, jakąś tam sweter miał świąteczny, wiecie. Tak. No totalne jakby po prostu pranie mózgu ludziom i w dalszym ciągu i manipulacja, nie?
Nie pokazujemy wam fragmentów tego wideo, ponieważ on je usunął. Sad face. I wydał tego typu oświadczenie na YouTubie. Skąd się proszę pytać, czemu usunąłem film przeprosinowy i dlaczego kasuję komentarze? Smiley face. Kasuję te chamskie, normalną krytykę, staram się zostawić. Co do filmu przeprosinowego. Na czas rozprawy sądowej został usunięty. Po decyzji sądu wrzucę nowy. Wtedy jasno będzie klarowne, czy jestem taki potwór, jak mi przedstawiają, czy może jest tam naciąganych parę spraw, które po prostu miały mnie zniszczyć. Pozdrawiam ciepło i udanego 2021. Dzięki. Pełnych dobrych ludzi, trzymajcie się. PS, ale za, że niektórzy cisną i wyzywają nawet święta. To jedno wielkie XD. Ale im powiedział. Ale im powiedział, jesteście u pani. Nie, no jest słabo, po prostu jesteście skreśleni. A ten Smurf, Gargamel, u pani jesteś. To był ogólnie jakiś meltdown świąteczny, bo to się wszystko działo naprawdę tak. W czasie świąt. Już nie wiem, czy to była Wigilia, czy pierwszy dzień świąt, nieważne. Ale to był totalny meltdown, bo on jakby właśnie wydał to świadczenie, bo on przecież mówił nawet w tym przeprosinowym, że w ogóle nie będzie tego ciągnął, nie będzie żadnej rozprawy sądowej, nic nie będzie. I nagle wyskoczył coś takiego w trakcie świąt i później jeszcze nadał serię komentarzy. Muszę przeczytać przynajmniej kilka, bo one były takie dobre. Napisane dawno, sprawa cywilna i karna ze zgłoszeniem do prokuratury już poszła. Będę dawał znać, jak będzie rozprawa. Zresztą będzie o tym głośno. Oczywiście straciłem współpracę, miałem zakładać szkołę z kursem filmowania. Nie. Co? Z kursem filmowania? Filmowania. Wydać książkę, założyć fundację, ale wszystko padło. Czyli miał ratować ludzkie życia. Czyli Gargamel morduje dzieci. Morduje dzieci. Mamy to. Jakby, sorry, ale takie są fakty. Ktoś zadał pytanie, co już fajne. Na co on odpowiedział? Zawsze były fajne. Mam pełno czarnoskórych znajomych ze studiów i akademika, no ale uwierzyliście w narrację zjebanego Gargamelka, dla którego polubienie paru memów to już rasizm. No ale prosty plebs powtarza wszystko. Jedynie mądrzy ludzie mają swoje zdanie. Gdyby rzeczywiście, bo ja nie wiem, czy on pozwał, czy nie pozwał, czy to jest ściema, ale brzmi póki jak ściema, bo po pierwsze, jeżeli to już się wydarzyło, jest w toku, to raczej Gargamel by o tym wiedział i podejrzewam, żeby o tym poinformował, a po drugie, myślę, że nie powinien zabierać głosu na czas rozprawy sądowej. My też jakby nie opowiadamy od A do Z o historii z TVN-u, bo po prostu cały czas jakby sprawy trwają. I myślę, że też nie powinien obrażać takimi osoby, inwektywami. Osoby, kogo pozywa, ponieważ to jest jakby argument dla strony przeciwnej. Tak, i jeszcze osoby jakieś randomowe, tak? Bo on tutaj mówi też o was właściwie. O was, którzy oglądaliście film Gargamela, plepsie. Plepsie, jepsie. Hm? I ten Smurf. Morderce dzieci. Jakie ego? Co ty pierdołę gadasz? Kiedy powiedziałem, że jestem idealny? Kiedy? Kiedy? Nie mogę się doczekać rozprawy sądowej. Jak się okaże, że wasz idol, który słynie z krytykowania innych, będzie musiał mi zapłacić odszkodowanie i publicznie przeprosić za część kłamstw i manipulacji? Tak, już wydał wyrok. On już czeka na przelew właściwie, wiesz tak, o tym? No, tak. Przecież mam pełno znajomych z różnych krajów. Mieszkałem w Międzynarodowym Akademiku z wieloma czarnoskórymi osobami. Po prostu Gargamel zrobił taką narrację, że na podstawie paru memów zostałem rasistą. Ktoś mu zapytał, że co za się on to wasz idol i jak po świętach dostanie wezwanie. Czyli jeszcze jakby... To już chyba. No. Na rozprawę sądową, a potem będzie przepraszał publicznie za kłamstwa. On jest jak Gosia Andrzejewicz, mam już dość tych kłamstw, tylko że cały czas kłamie. Kolejny screen będzie do przedstawienia w sądzie. Cisz więcej i oznaczaj, od kogo jesteś. Rozumiecie to? Naprawdę to się działo. To jest bardzo złe. Piszcie sobie dalej, mam wyjebane. Komentarze takie jak twój tylko pokazują, jakie macie problemy. Albo przemoc w domu, alkohol, może brak akceptacji. Szkoda mi was. Wiesz, to są publiczne komentarze. On oczywiście je pokazywał później wszystkie. Co za dno. Rozumiesz to? Boże, niby człowiek, a jednak dno. No więc jak widzicie, grubo było w te święta. Ja właściwie nie wiem, co, czy jest to coś dodawać, bo to jest takie samo zaoranie po prostu absolutne. Tak. I jeszcze, że pokazywał te komentarze, bo jeszcze rozumiem, na przykład nie rozumiem, ale bardziej szanuję Krystynę Pawłowicz, która odpierdala na tym Twitterze i pisze, ile po prostu u niej wisi, niż na osobę, która a później po prostu to chowa, jakby nie. Tak, i też nie odnosi się do tego za bardzo, już jakby ton zszedł, bo pewnie, wiecie, trochę, nie wiem, ktoś go ogarnął, nie wiem. Skoro miał współpracę z ministerstwem i Ziobrą, to mógł przecież jak politycy PiSu powiedzieć, że ktoś mu się błamał. Hakierzy no. Mówię, nie? Bo to było takie przecież, kurwa, a może ten gralamy. To on mu się włamał. Garagel. No. Garagel mu się włamał i pisał takie rzeczy, a ja w święta byłem, na pewnie z jakimiś tymi biednymi ludźmi pomagałem im, a on mi nie pozwala tego robić, pomagać i ratować życia małych dzieci. No. A on chciał już, fundacja była, tyle było do tej fundacji. Tyle pieniędzy tam było, a teraz wszystko, nie ma nic. Nie ma przez niego. I was, plebsie.
Gargamel właściwie, z tego co przynajmniej wiem, nie zabrał głosu w tej sprawie bezpośrednio, ale wrzucił na stories chyba u siebie zdjęcie adwokata z ojca chrzestnego filmu. Tak, bo on jest taki, że on daje takie sygnały. On jest ponad to. On jest też, jak w tej, tam też on ma trochę, wiesz, no powiedzmy sobie, trochę ma taką swoją sektę. No i on pokazuje palcem tylko czy coś. I oni są tacy, obudził się. Nie? Wiesz, o co chodzi? Ludzie, calm down, nie? Tak, calm down. To są jakieś, wiecie, przepychanki osób, z którymi nie jesteśmy pewnie, więc tak też bawmy się, ale tak nie uczestniczmy w czyichś bitwach, bo tak nie wiem, czy jest fajnie być mięsem armatnim. Przenosimy się do Rewi i do naszego ukochanego działu, czyli czytelnicy pytają, Rewi odpowiada. Uwielbiam. Uwielbiasz? Uwielbiam. To może powtórzmy. Dobra. Czytelnicy pytają, Rewia odpowiada. I są czasu stare brawa. No, sorry. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Izabella Krzan. Gwiazda TVN. Boże. Gwiazda TVP. Chyba będzie Józef. Chyba będzie Józef. Jedna litera, a tyle wspólnego. To prawda akurat. Izabella Krzan. Czy ta piękna modelka ma chłopaka? Pyta pan Piotr. Ostatnio jest bardzo dużo Sosnowca. Takich bardzo właśnie takich miłosnych, jakichś dotyczących dzieci, to też właściwie miłość. Wiesz co, bo zimno jest. Ludzie chcą się ogrzać. Okej. Okay. No dobra, niech będzie z Izabelą. Wszystkie opony już spalili. Ale nie wiem, czy pamiętasz, że Izabela jest robotem. To już tak, prawda, ustaliliśmy, gdy ona pojawiła się w Kole Fortuny. Że ona jest androidem. Ona jest androidem, no. Więc ona nie jest ciepła, mi się wydaje. Znaczy, zimna, ja nie wiem, no, ale... Zimne żelazo, myślisz? Ale może wkładają do mikrofali na przykład. Nie można metalu wkładać do mikrofali. Jak to nie wiedziałeś? Wkładałeś? Zawsze wkładam. Nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu. Freeze. Owszem. Czyli ma... Tak, ale musimy wcześniej pozdrowić jeszcze pan Piotra. Piotr i Sosnowca oczywiście. Pozdrawiamy pan Piotr i pozdrawiamy Sosnowca. Od niedawna pani Izabella znowu jest zakochana. Od niedawna. Po rozstaniu z siatkarzem Michałem Filipem. A. Michał Filip. No, a jakiś dzień chcę zmienić sobie słuchać. Filip Michał. I nigdy nie wiadomo, o co nie wiadomo, kim jesteś. Nie wiadomo. Dobra, dalej. Incognito. Była Miss Polonia, zaczęła spotykać się z Dominikiem, który jest projektantem. Oboje byli już razem na urlopie w Portugalii. Hmm. Z projektantem. Może ten, Christian Paul? Nie, Dominik. Pan Piotr, no sorry, baby sorry girl. Sorry, jest w Sosnowie. Sorry, jakby... baby Piotr, ale no spóźniłeś się. Jakby coś mogę powiedzieć. Więc... Izabella już ma... swojego robota. Myślę, że Dominik też jest robotem? No nie wiem, no pasowałoby to. Mogliby razem... projektować. Ładować baterie. Swoje nie mów tak. Akumulatory. Tak, już opanuj się. No. Niniejszym tytuł This Bitch tego odcinka dajemy stacji Polsat. Należy im się za tego Sylwestra. No umówmy się, uratowała trochę sytuację i był ten Sylwester nawet całkiem ekscytujący. Całkiem. To była prasówka. Teraz końcówka i życzonka trochę takie noworoczne. Noworoczne życzonka, a wiecie w ogóle, że w prasówce po prasówce będzie horoskop na cały rok? Co? Naprawdę. O kurde. No, więc zapraszamy pierwszy komentarz pod tym wideo. No a czas na życzonka. Kamil Bednarek. Sweet baby. No, żeby miał swój tekst. Mój tekst? No tak, swój tekst. Mój tekst. Maryla, Doda, Beata, Kosmola. Polsat, TVP. Pani Walewska. Pani Walewska. Czadomen. Psik. Słuchajcie, no nie wiem, no życzymy im, żeby... nie wiem. Wszystkim? Po co jakieś sądy się bawić? Jak te jakieś gragamele i te... życia jakieś. Jakieś życia. Czego życia? Życia. Po prostu to pani się spotkać się. Całe TVP. TVP, TVN, Polsat. Ja bym to wszystko zrobił.
Tak. I a mógłby to wyreżyserować, i mógłby to wyreżyserować Vega. Przecież tam też on jest lubi jakiś takie fame. Tak. On właśnie ewidentnie lubi te patologie. Rybuś teraz się przebudził. Wszystkie, o, jest tutaj. Wszyscy się, wszystko się dzieje. Tak. Wszystkie koty Zniszmy są dookoła wszystko. I po prostu mają jakąś totalnie ADHD. To ten? Zespół taki. A panu Wedze życzymy, żeby mu się skończyła rolka do filmowania. A pani Rozenek na lepszych współprac. No tak, coś, kochana. Coś nie pyka ostatnio. Daj spokój, nie musisz brać byle czego. Naprawdę, już jesteś na tym poziomie, że nie musisz tak robić. A pani Izabeli na dużo miłości. Ze swoim Dominikiem, projektantem. Robotów. Dobra, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Do zobaczenia. Kup sobie trąbkę do pieczenia. To w piekle. Czekamy na was. Pa. Click, click, and then. Click, click.